Wyśrubowane normy, praca ponad ludzkie siły, obawa o utratę stanowiska w przypadku pójścia na zwolnienie lekarskie i praca w niedostosowanych do tego pomieszczeniach, gdzie nie ma odpowiedniej wentylacji. Mamy, proszę Państwa, kolejną śmierć w magazynach Amazona w Polsce, 49-latek Dariusz. Dariusz był Water Spiderem, zbierał skrzynie, z których inni pracownicy pobierają towar. To ciężka praca fizyczna, dużo trzeba chodzić, pchać ciężki wózek i cały czas podnosi się skrzynię, tak przez ponad 10 godzin. Darek przez długi czas pracował sam, chociaż to praca zaprojektowana dla kilku pracowników, mówi Maria Malinowska z Inicjatywy Pracowniczej. Dzień przed śmiercią Darek prosił o pomoc, dostał ją po kilku godzinach, o pomoc w dodatkowych ludzi, ale jedna dodatkowa osoba to i tak za mało. Jako związek zgłaszaliśmy wielokrotnie, że to zadanie dla wielu osób, a nie pojedynczych pracowników, dodaje Malinowska. I proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Badania wydatku energetycznego z 2018 roku przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy wykazały, że przeciążenia, jakim ulegają niektórzy pracownicy Amazona, są większe niż u piłkarzy w trakcie meczów czy górników. Amazon jednak badania PIP zaskarżył do sądu. Dlaczego w sprawie warunków pracy w Amazonie polska inteligencja i polscy celebryci nie piszą listów otwartych? Dlaczego nasze serduszka biją mocniej tylko wtedy, kiedy wzmożenie dotyczy spraw dla nas wygodnych, jak sądy, LGBT czy wolność słowa? To jest kolejny sabat symetrystów, a dziś dekonstrukcją polskich wstrętnych elit zajmie się przedstawicielka tychże, aktorka Renata Dancewicz. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. I współgospodarz sabatu, galopujący major, bloger, publicysta krytyki politycznej. Witam, majorze. Dzień dobry państwu. Sabat symetrystów. No szanowni, że nie mamy listów polskiej inteligencji w sprawie warunków pracy w Amazonie, to już wiemy, ale za to mamy kolejną inbę wokół profesora Matczaka, który raczył wypowiedzieć właśnie się na temat pracy. Otóż powiedział, że młodym ludziom o lewicowych poglądach zwłaszcza nie chce się pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Odpowiedział mu Zandberg, Zandbergowi znowu Matczak odpowiedział, no i inba gotowa. Renato, czy to jest kolejna gównoburza wokół Matczaka, czy o coś głębszego tu chodzi? Jak ty uważasz? Myślę, że szczęśliwie czasy się zmieniają i zmieniły i profesor Matczak się tak trochę nie załapał, bo o ile jest dobrym prawnikiem, który potrafi niezrozumiałe kwestie prawne przełożyć na język bardziej zrozumiały i jest niezłym mówcą, bo chodziłam nawet czasami na taki uniwersytet otwarty, gdzie on też sam miał wykłady, więc to było interesujące. To jednak trochę chyba nie rozumie, że czasy się zmieniły i młodzi ludzie nie są roszczeniowi, leniwi, tylko mają w końcu normalne podejście, bo takie podejście liberalne, neoliberalne, które zapanowało po 89 roku i szalone lata 90, które były oczywiście zmianą totalną, dziką energią, w ogóle chałupnictwem i wszystkim tym razem, się skończyło i najwyższa pora jest po prostu uporządkować te wszystkie rzeczy w sposób bardziej do ludzi podobny sposób. Czyli chodzi mi o to, że nie wiem, już wszyscy chyba czytali Harariego, I wiadomo, że ta praca się zmienia i będzie się zmieniała i będzie coraz więcej online i wszystkiego i robotyzacja i że ludzi będzie za dużo na pracę, na ilość pracy, która będzie i że jedyną wartością życia ludzkiego nie jest praca. Ja nie jestem swoją pracą, ja jestem aktorką, dosyć lubię swoją pracę, ale to, że jestem aktorką nie określa mojego życia, bo to by było straszne i smutne. Ja jestem czymś więcej i lubię pracować od czasu do czasu, ale nie chcę pracować codziennie po 16 godzin, czy tam nie wiadomo ile, więc chcę mieć czas na prawdziwe życie, a praca to nie jest prawdziwe życie, to jest część składowa naszego życia. Czyli ty chcesz powiedzieć, że w jakimś sensie Matczak ma rację, to znaczy on, jeżeli zdjąć tą ocenę jego, że to źle, to on ma rację. No rzeczywiście to pokolenie 20-paro-30-latków nie chce zasuwać po 16 godzin,
No i słusznie tak nie chce. Zasuwało pokolenie ich rodziców. Tak. Ja tylko dodam, że ja jestem pokoleniem matczaka, starego matczaka, to znaczy nawet jestem 2 lata starszy od starego matczaka. I muszę powiedzieć, że ja bym się nie odważył robić wymówek młodym ludziom, że nie chcą pracować po 16 godzin na dobę, dlatego że owszem, ja rzeczywiście zasuwałem, ale ja się znalazłem w latach 90., kiedy, przepraszam, każdy kretyn, który tylko trafił na dobre okoliczności przyrody, to znaczy znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, robił błyskawiczną karierę. Ja też nic nie potrafiąc, nic w dziennikarstwie, dostałem etat i zostałem reporterem i jeździłem po Polsce za bardzo dobre stawki, naprawdę, to wtedy ja zarabiałem więcej niż moja mama. W ciągu 3 miesięcy byłem w stanie sobie kupić nowy samochód prosto z salonu za tę pensję. Miałem etat, jeździłem po całej Polsce, ale to dlatego, że była posłucha, że po prostu w latach 90. robiło się takie kariery. Nie wiem, ale czy oczywiście, też macie... że tak. Chodzi o to, że to były dzikie czasy. To było Eldorado, to był po prostu ludzie robili różne interesy, bo nic nie było. I to, co człowiek sobie stworzył, wymyślił, miał szczęście, pomysł, możliwości, znajomości, cokolwiek, to i dlatego ludzie zasuwali, bo też jakby odbijali sobie PRL i to, czy się stoi, czy się leży, tam ileś się należy. Więc tych czasów nie można przykładać do dzisiejszych czasów. I to jest podstawowy błąd profesora Matczaka, myślę. No dobrze, Major, to ty powiedz krótko, żebyśmy już nie koncentrowali, bo kolejny sabat i pojawia się profesor Matczak. Ja tego trochę nie rozumiem. To znaczy rozumiem, że no, toczy się inba wokół tego i że w związku z tym jakoś powinniśmy to omówić, ale powiedz mi, czy chodzi o inbę, czy o coś głębszego? Major. Tutaj ja mam wrażenie, że ta dyskusja tak w sieci, zwłaszcza politycznej, wybucha tak średnio raz na kwartał, to znaczy na Twitterze to już czasami nawet częściej, to znaczy raz na jakiś czas to pokolenie właśnie profesora Matczaka, ale też i młodszych trochę osób, próbuje zaimponować wszystkim, a zwłaszcza wytykać to lewicom i przechwalać się tym, jak oni bardzo ciężko pracowali, licząc na to, że w ten sposób, nie wiem, zabiją lewicy ćwieka, zaimponują jej, pokażą w jaki sposób to obecne pokolenie jako ta lewica jest gorsza, pokażą się w lepszym świetle i zwykle kończy się to właśnie tak, jak się skończyło teraz przy tej sprawie z profesorem Matczakiem, czyli nie wiem, serią memów, obśmiewania i po prostu pukaniem się w głowę przez całą resztę, a dzieje się tak, że postrzeganie pracy przez lewicę się bardzo, bardzo zmieniło, ale też również przez w ogóle przez pokolenie współczesne i mam wrażenie, że tutaj ten właśnie taki lewicowy vibe ma dosyć duże pole rażenia, a mianowicie zrozumienie tego, że poświęcanie się tylko i wyłącznie pracy jest po prostu szkodliwe, ale jest szkodliwe i dla ciebie, dla twojego zdrowia, jest bardzo, ale to bardzo szkodliwe dla twojego środowiska wokół, a zwłaszcza dla twojej rodziny. To jest sytuacja taka, że z jednej strony to pokolenie próbuje pokazywać się jako takie bardzo zapracowane i jest to pewna cnota, którą oni stawiają bardzo wysoko, nie rozumiejąc, zagłuszając, nie dopuszczając do siebie, że oni robili to krzywdą własnych rodzin. Często robili to krzywdą własnego zdrowia. Proponując taki model, to jest model, który obecnie jest patologiczny. Zresztą to jest dosyć charakterystyczne, że w pewnym momencie, to zaczęło się już ponad dekadę temu, gdy zaczęli polscy menadżerowi wyjeżdżać do krajów zachodnich i tam pokazywać właśnie, jak to bardzo są zapracowani, okazywało się, że nie robiło to wrażenia na miejscowych osobach, a wręcz przeciwnie, zaczynali mieć o to pretensje, ponieważ to oznacza, że nie tylko nie masz życia osobistego, to znaczy, że sam będziesz popełniał coraz więcej błędów, to znaczy, że twój zespół, który jest pod sobą, on też może nie mieć życia osobistego, zaczynają się skargi i tak dalej, i tak dalej. Ten model polskiego menadżera, który... I w tym wpisem profesor Matczak to trochę nam uwidocznił, ale ja tutaj bym w pewnym sensie rozgrzeszył profesora Matczaka w tym sensie, że model, który on zaprojektował, to jest zdaniem wielu model, który wciąż obowiązuje w wielu korporacjach, również prawniczych. To znaczy, i to jest model, który niekoniecznie dotyczy tych prawników na samej górze, ale bardzo często tych na niższych stanowiskach.
I owszem, czasami rzeczywiście zdarza się, że terminy, no bo jeżeli masz postępowanie prawne, to tam są określone terminy, w których musisz składać wnioski i tak dalej, i tak dalej. I nie można tego za bardzo przedłużyć, więc jest ciśnienie i musisz to zrobić. Natomiast problem Matczaka, i tu jest nawet nie tej wypowiedzi, ale potem całej dyskusji z Adrianem Zandbergiem na Twitterze, bo od tego się właściwie to wszystko zaczęło, to jest to, że on uważa ten model za model, który jest pożądany. On nie widzi jego wad, on nie rozumie, że właściwie tkwi w pewnej patologii, którą próbuje uwzniaślać do rangi cnoty i innym wszystkim narzucać. Tam jest taka sytuacja, że wprost pada zarzut, że jeżeli nie będziesz pracował 16 godzin, to będziesz wręcz leniem, tak? Więc i tutaj ludzie już się zaczynają pukać w głowę. Pamiętajmy do tego, że jeszcze na koniec dzieje się tak, że o tej ciężkiej pracy i tą ciężką pracą popisują się zwykle osoby i oni piszą, które pół dnia siedzą na fejsie albo na Twitterze. To jest bardzo charakterystyczna rzecz. Ludzie siedzą w social mediach non-stop od rana do wieczora i ciągle piszą, jak to ciężko pracują. Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz, o której też chyba, o której Matczak i bardzo wielu osób tej ciężkiej pracy sobie nie zdaje sprawy, to jest to, że inaczej wygląda 16 godzin pracy w mediach, 16 godzin pisania książki, 16 godzin zbierania materiału, czy 16 godzin pracy w kancelarii, gdzie możesz sobie chwilę zrobić. No ja bym, major. Gdy biegasz i nosisz po prostu ciężary albo robisz na budowie. No więc właśnie, ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego, od czego zaczęliśmy naszą audycję, czyli do Amazona. To jest trochę inne 16 godzin Matczaka niż kogoś, kto jest pielęgniarką, a przypomnę, w Polsce pielęgniarki są zmuszone pracować na dwóch etatach. Po pierwsze dlatego, że ich jest za mało, po drugie dlatego, że tak ustawiono pensje, żeby ponieważ jest ich za mało, to one musiały zasuwać na dwóch etatach i wtedy mogą w miarę godnie dobrze zarabiać, przyzwoić się w każdym razie, ale nie z jednego etatu. Po drugie, że ktoś, kto zasuwa w Amazonie, no, że jakby mówiąc w ogóle o i jakby pouczając innych o pracy, o zasadach pracy, warto mieć w głowie jednak to, że zawody są bardzo, bardzo różne, że sytuacje są bardzo różne, że inna jest sytuacja bohaterów filmu Nomadland? Tak, Nomadland, książki przede wszystkim reporterskiej Jessica Broder Nomadland, w której 80-latkowie, proszę Państwa, 80-latkowie mają z powodu amerykańskiego systemu emerytalnego i różnych innych sytuacji życiowych, na przykład 500 zł emerytury i są zmuszeni pracować, uwaga, w Amazonie przy noszeniu paczek. Tam są opisane przykłady 80-latków. Ale właśnie, przepraszam, że się wetnę, ja widziałam też ten film. Tak, wcinaj się, absolutnie. I tam było coś takiego, że ten Amazon był takim ostatnim wyborem, ale on nie był przesadnie krytycznie pokazany. Tak. Zastanowiło mnie to, prawda, w tym filmie, że to po prostu, że oni tam wiedzą, że w końcu wylądują, jak im się skończą pieniądze, no to tam odbębnią pańszczyznę, no i pojadą dalej, ale tam słowa krytyki specjalnej nie było, prawda? Film rzeczywiście był wygładzony z tego, zresztą sceny były kręcone w magazynie Amazona. No właśnie, i to jest chyba najbardziej fałszywe, to znaczy to jest bardzo dobry film, ale mam wrażenie, że tam Amazon był pokazany jako stabilna praca w porównaniu z tym, co bohaterowie robili i jak żyli, pewnie tylko dlatego oni się zgodzili tam nagrywać, a z drugiej strony z książki, ja nie czytałem, ale z relacji osób, które czytały, wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. No w książce jest pokazany cały, to nie jest wybitna książka, ale to jest książka bardzo, bardzo ciekawa. I rzeczywiście w książce jest opisane, są te sceny, jak ta praca wygląda, jest opisane na przykład, że na ścianach są darmowe skrzynki, możesz nacisnąć guzik z lekami przeciwbólowymi, jakimś tam ibuprofenem, czy to, co tam w tych ścianach było i oni po prostu mogą, ponieważ po 8 godzinach czy 6 zaczynają ich wszystko boleć, to oni sobie łykają garściami. To im Amazon dostarcza, że tak powiem. Ludzkie panisko. Ludzkie panisko. Dobrze, słuchajcie, Renata. Mogę tylko jeszcze coś powiedzieć a propos tego, bo zastanawia mnie tutaj, że lenistwo i leń to są takie bardzo w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze jednak pejoratywne rzeczy. Ja zawsze uważałam się za osobę leniwą,
I zawsze mnie tak jakoś obruszało, jak ktoś, że lenistwo to jest coś takiego strasznie złego. Ja myślę, że lenistwo jest strasznie ważne i strasznie potrzebne, ponieważ pracoholizm, tak samo jak, nie wiem, alkoholizm, to jest choroba. I jeżeli ktoś jest pracoholikiem, to no niech sobie będzie, niech się leczy, jeżeli chce i potrafi, ale niech nie wmawia innym, że pracoholizm to jest norma, bo to jest choroba. I nie możemy tak mówić. Poza tym, jeżeli jeszcze jesteśmy przy książkach i przy takim morderczym wyzysku i pracy ponadludzkiej siły, to ja właśnie ostatnio zaczęłam czytać książkę Kacpra Pobłockiego Chamstwo. Jestem tam przy 40 czy 50 stronie, ale już po prostu jest to tak świetna, tak przerażająca książka, która mówi o chłopach pańszczyźnianych, która daje im głos, oczywiście nie ma zbyt wielu relacji, bo one pochodzą jednak z takich tych stanów wyższych. Taka ta naga przemoc, siła fizyczna, bicia, okaleczenia. Na przykład nie wiedziałam, że w każdej praktycznie wsi stała szubienica jako memento mori i przypomnienie chłopom nieposłusznym, gdzie skończą. Oczywiście była używana z umiarem, no bo nikt nie chciał jakby pozbawiać się rąk do pracy, ale właśnie są też takie badania korporacji zachodnioeuropejskich i czy tam amerykańskich i polskich, że te nasze stosunki pracy w korporacjach są w dalszym ciągu pańszczyźniano-folwarczne, że coś jest na rzeczy, że my, jeżeli jesteśmy trochę wyżej i mamy podwładnych, zachowujemy się jak fornalowie, jak jacyś ekonomi z knutem, z batem i traktujemy źle i się wyżywamy i pokazujemy swoją władzę. Jest no to tak, przerażająca książka, ale elementem mega dobrze tego, napisana i bardzo polecam. Elementem tego, nie wiem jakim szefem jest profesor Matczak i nie chcę tutaj z tego nic złego sugerować, ale często elementem tego folwarcznego stylu zarządzania jest właśnie przekonanie, że ci pracownicy na dole początkujący mają po prostu 16 godzin na dobę zasuwać i że maila można wysłać o godzinie 23 i oczekiwać, że odpowiedź nadejdzie po 5 minutach. Gdyby taki polski szef maila o 23 wysłał w kraju cywilizowanym z typu Dania czy Norwegia, to miałby prawdopodobnie sprawę w sądzie o mobbing. U nas takie rzeczy są jak najbardziej normalne. I podkreślam jeszcze, to jest pół biedy, jeśli ktoś wykonuje zawód dziennikarski, w którym ja, wybierając ten zawód, wiem, że o 24, jak jest jakaś konferencja, będę musiał tych bzdur słuchać i natychmiast je skomentować. Ja to zakładałem od początku. Co innego natomiast, jak tego samego wymaga się od kogoś, kto pracuje w korporacji prawniczej. Słuchajcie, jeszcze chcę zostać chwilę przy Renacie, bo zacząłem od tego, że no, tak jak inteligencja lubi kiwać paluszkiem, no to my symetryści też lubimy kiwać paluszkiem inteligencji i zacząłem od takiego właśnie pouczania, że ta inteligencja nie jakoś nie pisze tych listów otwartych w sprawach społecznych, pracowniczych, natomiast no oczywiście te wszystkie tematy wygodne, które jej nie dotyczą, no to natychmiast komentuje i jest pełna oburzenia. I chcę Renaty zapytać, czy ty mogłabyś, bo jakie są grzechy polskiego ludu, to wiemy, prawda? Takie te domniemane. No, co chwilę te grzechy są piętnowane, ostatnio w weselu, antysemityzm, homofobia, seksizm, rasizm, prawda, i tak dalej. A czy ty potrafiłabyś, Renata, wymienić grzechy polskiej elity, czyli twojego środowiska? Jakkolwiek to może brzmieć źle, to jesteś elitą w Polsce. No nie, czy ty jesteś dobrze, w stanie ze trzy rzeczy, które cię najbardziej irytują, wymienić? Wiesz co, ja jestem aktorką, więc nie wiem, czy to jest taka elita i czy to jest inteligencja do końca, no bo jest, to różnie jest. Bywa, ale załóżmy na potrzeby tej rozmowy, że tak. Najbardziej denerwuje mnie takie nieuzasadnione poczucie wyższości, takie protekcjonalne podejście do innych ludzi. I takie przekonanie, że wszyscy jesteśmy jednak z rodowodu szlachetnego i szlacheckiego. Też mnie wkurza mnie takie coś, że wszystko sobie właśnie zawdzięczam, że ja tymi ręcami, że zapieprzałem po 20 godzin na dobę, albo miałem niezwykły talent, albo po prostu nie wiadomo co. I dlatego jestem tu, gdzie jestem i proszę bardzo. To są takie rzeczy, które mnie
ponieważ ja jestem pochodzenia absolutnie chłopskiego, wręcz babskiego, i moja rodzina mieszkała na wsi i mieszka do tej pory, i to są pomieszane oczywiście historie, ale w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby szukać herbów szlacheckich, czy tam domalowywać jakichś przodków. Więc dla mnie to zawsze było oczywiste i uważam, że ludzie, którzy nie wiem, no nie mieli babci na wsi, to mieli słabe dzieciństwo i wręcz w drugą stronę. I strasznie się cieszę, że teraz jest odzyskiwanie, że Leszczyński napisał historię ludową Polski, że właśnie ukazało się to chamstwo i dużo innych rzeczy. Więc najbardziej mnie takie noski do góry wkurzają i taki brak kontaktu z życiem. I jeszcze to nie tylko w elitach, ale w ogóle w Polakach mnie wkurza to, że inwestujemy przesadnie w okno wystawowe i nie dbamy o to, żeby to było jakkolwiek powiązane z zapleczem. Bo wiadomo, że staramy się, żeby okno wystawowe było ładniejsze, umyte, wylizane i tak dalej, ale jednak nie może być czymś zupełnie innym, bo to wtedy jest kłamstwo i hipokryzja. No więc to są takie rzeczy, które najbardziej mnie chyba denerwują. Ale pewnie jest więcej, tylko teraz tak na szybko to ci powiem. A powiedz mi jeszcze, zanim Majora wpuszczę, czy jak się mówi o, czy jak ja stawiam taki problem, że no z jakiegoś powodu te wszystkie słuszne tematy, z którymi się zresztą zgadzamy i też się boksujemy w tych sprawach i też, ty też się boksujesz, czyli kwestia LGBT, kwestia seksizmu, kwestia rasizmu, homofobii, antysemityzmu i też poruszasz te tematy, ale z jakiegoś powodu te tematy zmonopolizowały tą lewicową wrażliwość naszych elit, które generalnie są liberalno-lewicowe, prawda? No to jest prawda, że jest przechył w tych elitach niewątpliwie. Zresztą to jest, tak jest po prostu w większości miejsc na świecie. I z jakiegoś powodu nie ma pakietu. Ty często, jak czytam wywiady z tobą, to ty często właśnie starasz się, nie wiem, czy to jest świadome, taki pakiet zawrzeć. Znaczy mówisz o tych kwestiach na przykład homofobii, ale mówisz też jednocześnie o związkach zawodowych. Czy ty to celowo, no, czy ty uważasz, że to jest pakiet? Nie, no bo dla mnie to jest oczywiste, bo wiesz, bo sama nadbudowa, trzymając się starej nomenklatury, bo to jest, wiesz, wygodniejsze, dlatego że ja myślę, że jesteśmy zbyt młodym społeczeństwem, że po doświadczeniach PRL-u wszyscy się nachapali w tych, znaczy no nie wszyscy, jak się okazuje, ale jednak duża część ludzi się nachapała, zapracowała ciężko, dorobiła i się cieszy tymi pieniędzmi i boi się, że jeżeli będziemy zbyt lewicowi, bo kiedyś to się jeszcze oczywiście gorzej kojarzyło, prawda, jako coś post-PRL-owskiego, to będziemy jednocześnie poddawali wątpliwość wartość tego, czego żeśmy się dorobili, bo to ja też mam często takie wątpliwości. Jest takie przecież powiedzenie kawiorowa lewica, tak? Nie wiem, czy ja się pod nią łapię, ale pewnie się łapię. Czy na przykład wyborca lewicy, czy człowiek, który ma lewicowe poglądy, może mieć jakieś pieniądze? Czy musi być koniecznie prekariuszem? Czy może mieć zgromadzone pieniądze? Czy może jeździć SUV-em na przykład, tak? Nie tylko hybrydowy. Więc to są takie, proszę? No tu już gorzej, bo SUV jest potworny ślad węglowy zostawiony. No ale czy może jeździć SUV-em elektrycznym? Nie wiem. Elektrycznym, ale tylko hybrydowy. To są takie rzeczy, że po prostu, że one się trochę kłócą, znaczy w takim prostym odbiorze, że trzeba sobie zadać trud, przeanalizować, coś przeczytać, przemyśleć, porozmawiać z mądrymi ludźmi albo z głupimi, dowiedzieć się, co ci w ogóle rezonuje na ten temat, bo to też no, nie ma co jakby wyznawać poglądów, które nie są twoje, nie? To można wyznawać, ale to się na dłuższą metę strasznie nie obula. Dlatego to nie jest takie proste. Łatwiej jest mówić właśnie, żeby była konstytucja, że tutaj Unia, że tutaj jesteśmy tolerancyjni i tak dalej, ale jeżeli już nam zaglądają do portfela albo przyczepiają się do trybu życia, czy na przykład mogę palić papierosy, skoro to obciąża nie tylko mnie, ale społeczeństwo. Czy ja powinnam płacić większe podatki, czy tam składkę medyczną, bo palę czasami papierosy. Tak. Tak? Tak. No rozumiem, że jak się wchodzi do portfela, to się zaczyna ta złość, a kwestie pracownicze są wchodzeniem do portfela, ponieważ... Znaczy moim zdaniem nie. Właśnie moim zdaniem ja uważam, że to jest sklejone i że my musimy mieć taki świat, i że prawa pracownicze są przestrzegane. Związki zawodowe nie są jakimś wynaturzeniem, ani jakąś fanaberią dziwną, tylko są rzeczywistością, że praca jest czymś, za co się płaci, ale się pracuje 6 godzin dziennie na przykład, albo jest ten podstawowy dochód obywatelski. Tak jak byłam kiedyś w Australii, tam podobno mają taką emeryturę,
Wszyscy mają taką samą. $1400 australijskich miesięcznie, płaconą w dwóch transzach po 700 co dwa tygodnie, chyba że jesteś zbyt bogaty. Bo jak jesteś zbyt bogaty, to nie dostajesz żadnej emerytury. Jeżeli masz jeden dom, drugi dom, jacht i dwa samochody, to chyba to jeszcze możesz mieć, a wszystko powyżej to już jesteś za bogaty. No i ma to sens, prawda? Moim zdaniem absolutnie ma to sens. Dlatego, powiało, no, przepraszam, bo się trochę rozgadałam. Powiało komuną, powiało po prostu komunizm. Uwaga, komunizm. Dobrze, Major, to do ciebie mam to samo pytanie, jeśli już jesteśmy przy polskich elitach. Czy ty byłbyś w stanie wymienić trzy rzeczy, które cię najbardziej irytują w twoim środowisku, a też jesteś, no nie ujawniamy, kim ty jesteś, no ale jesteś w takim zawodzie inteligenckim też środowisko, które ma wpływ na polską rzeczywistość, no? No ja jestem osobą, która, mówiąc współczesnym językiem, jest osobą uprzywilejowaną i ja jestem stosunkowo... To co cię najbardziej interesuje i irytuje, trzy rzeczy, które cię irytują w twoim środowisku? Jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie irytują najbardziej, no to pierwsza rzecz to jest absolutny brak empatii, który jest generowany przez pewną chciwość, zakochanie w sobie samym, pewność siebie. Ten brak empatii najlepiej widać na próbie podwyżki podatków podczas propozycji Nowego Ładu. To nie było tak, że to nie jest tak, że ten Nowy Ład jest idealny i to nie jest tak, że nad nim nie można dyskutować. Ale my mówimy o ludziach, gdzie w rodzinie jedna osoba zarabia powiedzmy po 10 tysięcy złotych na rękę. No i niech będzie jeszcze drugi partner, który zarabia, niech zarabia te 5 na rękę. Czyli mają 15 tysięcy złotych na czysto. I dla nich problemem jest to, żeby zapłacić 100 zł czy 150 zł więcej na składkę zdrowotną. To jest rzecz i taka brak empatii, która powoduje u mnie, że im się nóż w kieszeni otwiera, niektórzy może im się gilotyna. Może oni nie wierzą, Major, że z tych pieniędzy cokolwiek będzie. Ale nie zmienia nic faktu, że to jest, Grzegorzu, to jakby to nie jest 10-20%, to jest 150-200 zł. Tak. To jest, nie wiem, jedno wyjście tych ludzi na knajpie. Ja żyję na pewnym określonym, nie mówię, że niskim poziomie, więc ja wiem, jakie są te ceny i wiem, jakie są ceny, gdy idzie do restauracji. I gdy słucham tego, to po prostu ręce mi opadają, a jak napisałem dla Krytyki Politycznej tekst, że należy klasie średniej Polski zaglądać do kieszeni, bo klasa średnia zagląda wszystkim dookoła do kieszeni. Tak, to się było piekło po prostu nagle, no tym, bo jak tak można w ogóle, jak tak można? Oczywiście, że można. I to jest jedna rzecz, czyli po prostu brak jakichś empatii, taki egoizm klasowy, który oczywiście już dawno został przez socjologów zdefiniowany, ale który bardzo, bardzo... Tak, ale tym biednym to lepiej, żeby jednak sprawdzać tym biednym, na co oni te 500 plus wydają. Tak, no to oczywiście. Wynika, że najlepiej, żeby mogli wydawać tylko na, nie pamiętam już, jedzenie i ubrania, natomiast już nie na wakacje. Tak, bo nie daj Boże, do tej samej Grecji polecą, co my tym samym samolotem. To są dzicy, nieopierzeni ludzie, te dzikusy nie mogą dostać gotówki do ręki, mogą dostać tylko bony, bo oni nie wiedzą, jak się zajmować własnymi... No dobrze, popastwiliśmy się. Dobra, dalej, Major. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakiś taki bezbecki patos, to znaczy polega on na tym, że ci ludzie swoim, nie wiem, poczuciem humoru, estetyką, którą chcą wszystkim narzucać, nie rozumieją, że jakby to powiedzieć, no najlepszym tego przykładem są wszystkie te demonstracje w sprawie wolnych sądów. Przecież to są ważne rzeczy i my wiemy, że to są ważne rzeczy. Ale jeżeli popatrzysz, jak polskie elity zaczynają mówić jakim językiem o tych biedniejszych, o ludziach wykluczonych, jak lekarze mówią, że na SOR-ze leżą menele, a nie na przykład osoba z chorobą alkoholową. Albo jak właśnie słyszysz o tym, że lewica ciągle pije latte, chociaż to właśnie lewicowy prekary siedzi w tych kawiarniach i tam tą kawę parzy, na Boga, bo nie wy to robicie. Ktoś wam tą kawę parzy, wiodełkę wam tam ładnie śmietankę wyleje, ale nie oczywiście, że to, że lewica siedzi tylko i nic nie robi. Zmarzył się. Więc to jest jakby druga rzecz, no i trzecia rzecz to jest jakby całkowity brak próby zrozumienia innych argumentów, jakby takie tkwienie w własnym światopoglądzie. Ja wiem, że to jest kwestia już trochę pokoleniowa, ale ona polega na tym, że debata ekonomiczna się zmieniła.
teraz rozmawia się o różnych rozwiązaniach. Ja nie mówię, że trzeba w nie wierzyć, ale trzeba przynajmniej spróbować o nich rozmawiać. Czegoś takiego w Polsce nie ma. To znaczy od 30 lat powtarzane są ciągle te same frazesy ekonomiczne, których już wiadomo, że nie działa, a i tak są powtarzane, nie wiem, jak, że 500 plus to będzie druga Wenezuela i tak dalej, że najpierw, żeby wydać, trzeba zarobić, bo ludzie, nie wiem, nie rozumieją nadal pojęcia, czym jest kredyt albo obligacja skarbowa i tak dalej, czyli powtarzanie takich po prostu mantr, które właściwie... Lenistwo umysłowe. Robią języka. Być może część z tych ludzi rzeczywiście zasuwała po 16 godzin jak profesor Matczak, ale najwyraźniej żadnego tekstu o debacie ekonomicznej, która się strasznie przesunęła, nie przeczytali, co też jest jakimś rodzajem lenistwa. Może warto było zamiast 16 pracować, nie wiem, 12 godzin i 4 poświęcić na czytanie. Jeszcze może tylko jedno słówko. Jest pewne, ja widzę pewne zakłamanie, one polega na tym, że tak naprawdę udajemy, że się zmieniliśmy i że tak naprawdę to nie my już rozumiemy nasz błąd, ale tak naprawdę dalej jest pewna pogarda, ona jest ukrywana po tym, żeby tych ludzi biedniejszych, bardziej wykluczonych ekonomicznie przekonać, że ten PiS jest dla nich o wiele gorszy i dzięki temu zdobyć władzę, a później się na nich wypiąć i to widać w tym języku, bo przy tych awanturach zwykle to wychodzi, wiesz. Udajemy, że jesteśmy empatyczni, jak tylko dostaniemy władzę, to 500 plus pyk i nie ma. Nie zniosą 500 plus w życiu, bo na szczęście ten program jest tak wymyślony. To już na pewno już tego się tak. Nie stanie. To już się nie stanie, to już Renata. Za późno. Mhm. Chcesz się również wzmożyć na kawę latte, czy wiodełkę, czy... Nie, ale ta pogarda, o której major mówisz, jest tak, jest czymś obrzydliwym. To jest właśnie to poczucie wyższości, pogarda, takie wyżywanie się, takie właśnie podszywanie się pod kulturę dworków i szlachcianek i szlachciców. Nawet jak się rozmawia na przykład z dziewczynami z Ukrainy, które pracują, sprzątając biura albo domy, to ja słyszałam wiele razy coś takiego, że to jest wyżywanie się, że to jest jakby nadymanie się, że ja jestem na wyższej pozycji, jestem lepsza, bogatsza, nie wiem, szczuplejsza, jakaś tam, a ty u mnie pracujesz, jesteś moją służącą. I wyżywanie się na takich osobach jest czymś tak strasznym, że to jest po prostu totalna jak dla mnie dyskwalifikacja, ale niestety z tego, co słyszałam, no to ale to jest jakaś taka delegacja przemocy, tak jak właśnie Pobłocki pisze w Chamstwie, że pańszczyzna i ten tłum chłopów pańszczyźnianych to nie była nigdy bezimienna, bezwolna masa, to były jednostki i skoro taki chłop był pokarzany przez pana karbowego czy tam ekonoma, bity, okaleczany, zmuszany do nieludzkiej pracy, to on tą swoją agresję, to swoje upokorzenie dawał niżej, czyli na swoją żonę, na swoje dzieci, na zwierzęta i on się pastwił również nad nimi i jakby skala tej przemocy była straszliwa, to była taka sztafeta i chyba teraz też tak jest, że ludzie, którzy właśnie są jacyś niedowartościowani, nie wiem, niedokochani, niedopłaceni, jakby no wyżywają się na tych, na których mogą. Tak, jednocześnie, tak, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, jeśli pozwolicie, że nie powiedziałaś niedopłaceni. Ja bym powiedział, że agresja polskiej klasy średniej też wynika z tego, że ona jest ledwo. To naprawdę... Nie mówię oczywiście, bo u nas się tak skleiło, znaczy klasa średnia uważa, że jest właściwie klasą wyższą. Ludzie nie mają pojęcia, że wyższa klasa w Polsce, ci, którzy dzieciaki posyłają do Batorego czy do najlepszych prywatnych szkół w Polsce, to naprawdę oni są kompletnie i mają często też domy za granicą. To jest kompletnie inna klasa, to jest jakby... Oni już odlecieli, odjechali. No i część naszej klasy średniej tak ledwo jest tą klasą średnią, ledwo się nią poczuła i strasznie się boi deklasacji, co nie jest jakby przesadnie dziwne. Więc z wielu badań, i to mówi też Marcin Duma z Ibrisu, z wielu badań mu wychodzi, że wściekłość klasy średniej na te doły i też częściowo na 500+, wynika z tego, że oni są, tak jak ty mówisz, Renata, niedokochani, niedopłaceni, to znaczy, że ich średnioklasowość jest taka ledwo co wyczuta, tak, ledwo co się poczułem. Jak ten dół nagle zaczyna też do Grecji latać, bo te 500 to było to, co im brakowało, albo jeździć nad morze, to po prostu
kurczę, to co, to oni dołączyli do mnie? Słuchajcie, to jest coś takiego, nie wiem czy, ja wam jeszcze szybko, bo pewnie już nie mamy czasu. Ja jestem fanką etologii, nauki porównania zachowań zwierząt i ludzi i kiedyś zrobili taki eksperyment na świniach, bo świnie są oczywiście potwornie inteligentne i tak dalej. To pojechałaś. I to są zwierzęta hierarchiczne. I jest powiedzmy stado 10 świń i jest samica numer jeden. No i one między innymi się po tym hierarchię poznaje, jak one śpią. Czyli one śpią w łyżeczkę, czyli ta ostatnia ma gołe plecki, prawda? Mhm. Bo jest nie. No i zrobili eksperyment z alkoholem, czyli ze sfermentowanymi pomarańczami, które były oczywiście zalkoholizowane, no i te świnie się dorwały do tego, no i najwięcej wypiła ta numer jeden, która miała, po prostu totalnie się upiła, miała klasycznego kaca, zrobiła tak raz, drugi, przez stado to zostało przyjęte tak sobie, po którymś pijaństwie w ogóle spadła z hierarchii i tam musiała parę tygodni pracować, żeby wrócić znowu na pozycję numeru jednego. I jaki z tego jest morał? Kto jest najbardziej podatny na alkoholizm? Która ze świni? No, okazuje świnia, się. Proszę? Świnia alfa, tak? Nie, na alkohol. Nie, bo tamta już potem nie tykała alkoholu, bo zobaczyła, czym to się. Czym to skutkuje. Że ją wypieprzyły z numeru jednego i potem musiała długo pracować, żeby z powrotem wrócić. Więc się okazuje, że świnią, która najbardziej była odporną na alkoholizowanie się, znaczy nie odporną, tylko podatną, przepraszam, podatną, to była świnia numer 9. Ponieważ ona miała bardzo niewielkie szanse na awans i na cokolwiek, natomiast miała do stracenia osunięcie się na pozycję numer 10. Więc myślę, że to też jest być może problem naszej klasy średniej. Tak, ale to już Orwell w swoich esejach pisał, że piekło klasy średniej polega na tym, że ono bardzo zazdrości tej klasy się wyższej czy najwyższej, ale jednocześnie cały czas się boi tego, że zostanie zdeklasowana do klasy ludowej, klasy robotniczej. Jednej zazdrości, drugiej gardzi i pazurami będzie trzymała się swojego statusu, a obniżenie się o te parę stów jest największym problemem. I ten problem to tak samo właśnie o to chodziło w tej dyskusji o podatkach, a mianowicie, że te kilkaset złotych to nie są pieniądze, które spowodują, że oni nie będą mieli co jeść, nie będą mieli na rachunki, nie będą mieli na ratę kredytów. Ale te kilkaset złotych miesięcznie może spowodować, że rocznie to na przykład nie będzie kilku wyjazdów na tak zwane te city breaki, czyli że lecisz sobie do jakiejś stolicy europejskiej, zwiedzasz, rzucasz na Instagram i wracasz zadowolony, bo sobie masz czwartek i poniedziałek wolny i cztery dni. No ale to klasa wyższa. Tak, tak, nie, Grzesiu, tak, tak, ale to jest, bo... Zauważ, że u nas jest w ogóle dyskusja między o klasach, jest dyskusją bardzo problematyczną ze względu na to, że z jednej strony używa się typowych marksowskich teorii klasy, drugie się patrzy na teorię klasy innych socjologów, potem się patrzy jeszcze na Bourdieu, który pokazuje różne punkty na polu i tak naprawdę nie wiesz, czy mówisz o klasie ekonomicznej, czy może jakiejś innej klasie, ponieważ no, pytanie jest bardzo proste, czy dwoje nauczycieli w Polsce to jest klasa średnia, czy nie? Powinna z zarobkami. No i wiesz, tu się zaczyna problem, bo dochodowo na przykład te osoby zarabiają mniej niż na przykład para hydraulik, a ona na przykład sprzedaje coś w sklepie, albo na odwrót raczej rzadko, bo kobiety nie wchodzą w hydraulikę. No ale rozumiesz, o co mi chodzi. I nagle się zaczyna być problem, bo tutaj masz na przykład większy kapitał kulturowy, ale kapitał ekonomiczny masz o wiele mniejszy. Więc to i tak zawsze jest pewna punktacja, tak naprawdę taka stratyfikacja to powinna, jest najlepiej to liczyć decelami, czyli masz ten na 10 różnych części. No i problem jest taki, że te osoby od czwartego decyla, tam nie wiem, do szóstego, siódmego, to są osoby, które wiecznie się boją, że spadną do tego trzeciego albo o 2-3 stopnie niżej, czyli trochę jak te świnie tutaj w Renaty przykładzie. I to powoduje, że oni są chcą bardzo dużo pracować, a jednocześnie czują się wręcz obrażeni na to, że ktoś, kto mniej pracuje i jest w ich ocenie niżej w hierarchii, śmie jeździć w takie same miejsca, ubierać się podobnie, czy w ogóle całą swoją estetyką zaczyna ich przypominać. I rzeczywiście to widać w klasie średniej, a 500+ jest dla tych ludzi po prostu obrazą. Chociaż sami te 500+ biorą, a potem jak sobie zobaczysz, to nie przypadkiem
jak idziesz do Biedronki, to wina bardzo szybko, czy do Lidla, wina bardzo szybko znikają. No dobrze, już nie wchodźmy w stereotypy. Nie, no nie, ale... ja po prostu je czyści na weekend, no i taka jest prawda, no i to jest oczywiste, no. Dobra, to pojechał, ty pojechałeś świniami, on pojechał z alkoholizmem, on pojechał, że klasa średnia przepija 500+. No dobrze, słuchajcie, no to mamy... To się wszystko zazębia, nie wiem, czy widzisz. Tak, tak, oczywiście, właśnie widzę, że się wszystko jakoś podejrzanie zazębia, mamy nową spiskową teorię. No dobrze, słuchajcie, chcę was na koniec, bo mamy jeszcze 15 minut, zapytać o Polexit. Przytoczę wam z Gazety Wyborczej anonimowego polityka PO. Oni mają taką, ci politycy PO, taką ostatnią manierę, że dziennikarzom anonimowo się wypowiadają, co tam Tusk, co, jakie on ma tam plany, strategie, że teraz tak, a teraz tak, no i różne tam rzeczy krążą. No ale ta wypowiedź jest moim zdaniem ciekawa, mówi ten anonimowy polityk tak, platformerski. Kaczyński został trafiony, co pokazało nieoczekiwane sejmowe wystąpienie Morawieckiego w sprawie Polexitu. Niezależnie od jakości przekazu, to była decyzja Nowogrodzkiej, czyli żeby Morawiecki wystąpił. A trzeba wiedzieć, że Morawiecki albo Kaczyński występują w Sejmie tylko wtedy, gdy badania im pokazują, że przekaz opozycji przedostał się do ich pisowskiej bańki, zostali złapani, elektorat się obawia. Jak to jeśli tak, to szarżują na Tuska i Platformę, to znak, że Polexit jest dla nich mocno niewygodny, mówi polityk PO. Renato, czy uważasz, że na Polexicie można coś uskrobać? Opozycja, do której też się zaliczasz, bo przecież... Ja myślałam, że już jest uskrobię. Wiele tematów i wiele zjawisk, na których można coś uskrobać, wiesz? Ale się jakoś tragicznie pomyliłam. Więc no nie wiem, czy ja tutaj... wydaje się, że Polexit, skoro tak dużo Polaków chce być w Unii, jest takim tematem. Ale z drugiej strony przekaz drugiej strony z PiS-u i tak dalej, to oni przecież mówią, że oni nie chcą wyjść z Europy, tylko chcą Europę troszkę spolszczyć i nasze standardy tam jakoś zawlec. Więc ja nie mam pojęcia. Na pewno jest to temat, który powinien być, bo zawsze jest tak, że ta nasza nieszczęsna opozycja ma problem z narzuceniem tematu, prawda, że zawsze się musi ustosunkowywać do czegoś i to zawsze jest pozycja słabsza niż kogoś, kto nadaje ton rozmowie, tak mi się wydaje. No to Tusk tutaj próbował właśnie nadać ton, bo krzyczy Polexit, a tamci się muszą tłumaczyć. To jest takie klasyczne w polityce na tym boisku, że teraz ja nadaję zasady gry Polexit, a ci, o nie Polexit, my wcale nie chcemy wyjść, ale chcecie Polexit, a nie chcemy. To jest okej. Że to jest no okej, to, że ktoś jakby zmienił, przełożył te wajchy. I to jest okej, niezależnie od tego, co tam się dzieje na tej opozycji, bo to jest jakby pewnie na osobną dyskusję temat. To, że ktoś po prostu wstał i powiedział to, co myśli i jakby bez żadnych rachub, chociaż pewnie z rachubami, ale jednak powiedział bez obcyndalania się i zawezwał i ta demonstracja się udała frekwencyjnie, że jednak Tusk nie stał tam sam, to myślę, że to jest okej, no ale to wiesz, to jest na razie wszystko się dzieje, więc nie wiadomo, co z tego będzie. Tak samo jak uchodźcy. A ty jak patrzyłaś... No. Ze swoją wrażliwością na... W ogóle byłaś na tym, czy nie? Bo ty tak, chyba gdzieś siedzisz... Byłam. A, byłaś. A. Byłam. I słyszałaś głównie pewno Bąkiewicza, czy słyszałaś tam przemówienia? Tak, i słyszałam troszkę dalej, więc słyszałam Bąkiewicza i tam jakieś tam fragmenty, ale nie byłam blisko, więc nie. Ale o co chciałeś zapytać? No czy swoim lewicowym duchem i związkami zawodowymi i tymi różnymi rzeczami, o których często mówisz. Czy ty się w takich miejscach dobrze czujesz, czy czujesz, że dołączyłaś znowu do Lipków, no bo jednak trzeba podemonstrować razem z nimi, ale że to nie jest twoja bajka. Jak taka osoba, jak ty się czujesz? Wiesz co, ja nie głosuję na PO.
i chyba nigdy nie głosowałam. Raz chyba na jakiegoś kandydata na prezydenta. Natomiast ta demonstracja to nie była demonstracja tylko Lipków, wiesz? To chodzi o to, że zwołał ją Tusk i że to tak jakby tak zawłaszczył, usiłował zawłaszczyć i że to spotkało się z reakcją innych opozycyjnych partii. To jest jedna sprawa. Natomiast ci ludzie, którzy tam przyszli, to moim zdaniem oni nie byli podzieleni, to nie byli tacy sformatowani Lipkowie czy tam ktoś, tylko to byli różni ludzie, również o poglądach lewicowych, prawicowych, tych, którzy nie chcieli wychodzić z Unii, że to moim, ja tak to widziałam. Wiesz? Nie, ja to rozumiem, ja się trochę z tych Lipków tutaj trochę, żeby cię rozsierdzić, wrzuciłem, bo oczywiście to wiem, co mówisz, natomiast... Ja nie czuję się Lipkiem, więc jakby, wiesz, tak, tutaj tak. Nożyce się nie odezwały, no więc... sorry. Natomiast nie, chciałem właśnie precyzyjnie, zanim jeszcze dopuszczę majora, zapytać cię jedną rzecz, bo to mnie interesuje, badam w tej sprawie nastroje. Czy ty byłabyś skłonna głosować na zjednoczoną opozycję, która jest od Zandberga do powiedzmy, no, Tuska i która, czy cię brzydzi taki pomysł, czy ci się podoba? Wiesz co, myślę, że jesteśmy w tak głębokiej i ciemnej dupie, excuse le mot, że głosowałabym, bo co by nie mówić o Tusku, przyszedł i jednak zrobił się ruch. A wcześniej mam wrażenie, że oni po prostu się babrali po kolana w jakiejś magmie, która im pętała nogi, po prostu, że jedno to, tutaj jedna kompromitacja, to po prostu banda postaci błąkających się w poszukiwaniu autora i sensu. Natomiast Tusk, który jednak jest utalentowanym politykiem, przyszedł i zrobił się ruch, coś tam się wyczyściło, wykrystalizowało, te sondaże drgnęły, także jeżeli mamy skończyć z tym demontażem państwa, z tym wszystkim, co robi nam PiS, to bym zagłosowała na Zjednoczoną Opozycję. No chociaż dobrze. Byłem z ciekawością obserwowała, co będzie dalej, bo to wtedy dopiero by się zaczęło, no ale no jakby nie uprzedzajmy wypadków. No dobrze. Major, czy polexit, jak mówi anonimowy polityk PO, trafił Kaczyńskiego, doznali przerażenia i dlatego wydelegował Morawieckiego, żeby się tłumaczył? Czy twoim zdaniem na tym można uskrobać dużo, czy nie bardzo? Problem wsi jest tutaj kluczowy, czyli po prostu polexit mogło przerazić wyborców wiejskich, a cała gra PiS-u w najbliższych wyborach będzie szła ku temu, żeby zatopić PSL poniżej progu. Jeżeli PSL trafia poniżej progu, PiS na 99% ma władzę albo sama, albo z Konfederacją. Jeżeli z kolei PSL przechodzi przez próg, to zaczyna być bardzo duży problem nawet dla koalicji PiS z Konfederacją. I to, co może tutaj boleć Kaczyńskiego, to jest to, że po prostu wyborcy wiejscy zaczną się bać o dopłaty. Przy czym tu chodzi nawet nie tylko o samych rolników, ale w ogóle także o wszystkich, którzy pracują na wsi, bo pamiętajmy, że tych rolników jest z roku na rok coraz mniej, ale tam są jakieś pewne okołorolnicze interesy i biznesy, a jednocześnie część z nich dostaje dopłaty do hektarów, ale pracują na przykład w usługach czy przemyśle. I polska wieś raczej zdaje sobie sprawę z tego, że na Unii zyskała, no bo te dopłaty to jest rzecz wręcz legendarna. Jak niektórzy twierdzą, polscy chłopi są najlepszymi ekspertami w Polsce od dopłat unijnych. I to może być element, który rzeczywiście Kaczyńskiego mógł trochę przestraszyć, bo nie wierzę, że to, że wyborcy wielkomiejscy, znowu mówię o polexicie, w ogóle na nim jakiekolwiek wrażenie robi. Natomiast ten front walki PiS-u z Unią Europejską jest totalnie oczywiście bezsensowny, jest toczony tylko w imię tego, że chce tego Zbigniew Ziobro i Kaczyński jest już od 2 lat jego zakładnikiem. Ale dobrze, pytanie główne jest takie, ja to wszystko wiemy, pytanie główne jest takie, czy twoim zdaniem polexit to jest hasło, które może odsunąć Kaczyńskiego od władzy, które może, bo z tego co wiemy, no nie do końca, ale no takie chodzą różne, że to jest ten główny pomysł Tuska, to znaczy, że trzeba dmuchać w polexit, co zresztą oczywiście ma uzasadnienie, bo się Kaczyński sam podkłada co i rusz w tej sprawie z Morawieckim. To jest dobre, to jest czy to jest dobre twoim zdaniem, skuteczne? Politycznej, z punktu widzenia strategii politycznej. No to właśnie. Dobry ruch oczywiście, ale czy on będzie decydujący, to moim zdaniem nie, natomiast jest to na pewno lepszy krok
to dmuchanie, czy dmuchanie w inflację, która jest też z pewnym skomplikowanym problemem, także etyczno-moralnym, o którym pewnie kiedyś porozmawiamy. To są dwa ruchy, które są o wiele, na przykład moim zdaniem, ważniejsze niż dmuchanie w wolne sądy. To znaczy, o ile wolne sądy nikogo już kompletnie moim zdaniem nie interesują, jeżeli chodzi o społeczeństwo, poza jakąś tam garstką, o tyle rzeczywiście kwestie polexitowe, to jest kwestia po prostu pieniędzy unijnych, które są zakodowane z tyłu głowy jako coś, co jest bardzo, bardzo istotne. Aczkolwiek no, pamiętajmy o jednej rzeczy, a mianowicie, że jeżeli Polska stanie się płatnikiem netto Unii Europejskiej, to w mojej ocenie prawdziwy polexit zacznie nam grozić. Na razie są to tylko retoryczne pochukiwania. Natomiast bardzo wam, tak, że będzie gorzej. Bardzo wam dziękuję. To był kolejny sabat symetrystów, których wstrętne elity omawialiśmy w towarzystwie Renaty Dancewicz. Bardzo ci, Renato, dziękuję. Ja również dziękuję. I galopującego majora, współgospodarza sabatu. Majorze, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Kochani, jeśli chcecie do nas pisać, to zachęcamy sabat@talk.fm. A my się żegnamy. Program przygotowali Anna Piekutowska, galopujący major i ja, Grzegorz Stroczyński. Do usłyszenia. Sabat symetrystów we wtorki na tok.fm.pl. Sabat symetrystów.